Guess who's back? Dalej nieznany, ale zaśpiewam. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. Dzień dobry, witamy Was moi drodzy. Tym razem zajmiemy się odcinkiem o ultrakrepidarianizmie, który Was zainteresował, ale zupełnie uczciwie mówiąc, wycinek w szczególności. Oczywiście chodzi o kwestię ankiety, którą miałem ogromną przyjemność przeprowadzać i pytania były właściwie podobne. Czy któraś z tych osób pytanych zorientowała się w podstępie? Czy wszyscy reagowali w taki sposób, jaki został uwidoczniony na filmie? Czy były takie jednostki, które domyśliły się, że informacje są nieprawdziwe lub powiedziały nie wiem, nie istnieje bat, skąd ty tych ludzi wytrzasnąłeś, czy to jakaś prowokacja, czy któraś z tych osób pytanych zorientowała się w podstępie, ile było tych osób i tak dalej, i tak dalej. Kto nie widział odcinka, to szczerze polecam, dlatego że to może być całkiem przydatne w życiu i odniosę się do tych spraw, aby wszystko było jasne i zacznę od tego, że my przepytaliśmy około 15 osób, tak mi się wydaje. Były to najczęściej osoby młode, osoby, które na pewno sprawiały wrażenie inteligentnych, rzeczywiście śmiało można też powiedzieć, że były to takie zwykłe, sympatyczne osoby, które możecie normalnie właśnie na ulicy spotkać i wypisałem sobie takie najbardziej charakterystyczne reakcje, ponieważ absolutna większość, tutaj nie trzeba było bardzo dużo bawić się w czasie montażu, nawet powiedziałbym, że był problem dobrobytu z tym, że tendencja do nie wiem, ale się chętnie wypowiem, była ogromnie silna. No, to jest ponad 90% osób na podstawie informacji, które nie istnieją, o których nic nie wiedzą, formułowało bardzo jasne opinie. Natomiast zdarzył się na przykład chłopak, który chciał doprecyzowania, czy Islamia to jest Syria. Czy ja mówiąc Islamia mam na myśli to takie państwo, które jest obok? Zapewne chodziło mu o państwo islamskie, które oczywiście państwem samym w sobie nie jest i na pewno już nie ma stolicy w nieistnieje Badzie. I to była taka rzecz, która zwróciła uwagę. Sobie pomyślałem, okej, to jest gość, który rzeczywiście jest w stanie merytorycznie ze mną podyskutować, ale za momencik się okazało, że już popłynął na całej reszcie i Robert Burnejka świetny komentarz zrobił taki w punkt i tak dalej. I tak dalej. Natomiast właśnie moja kolejna notatka, był taki chłopak, który zorientował się co do Roberta Burnejki i on odpowiedział tak bardzo zabawnie, coś wspomniał o kanapeczkach, o których Robert Burnejka też często mówi, ale oczywiście też mu nie przeszkodziło to w tym, żeby już na kolejne pytania udzielać komentarzy w myśl wspomnianej i przytoczonej przeze mnie tezy. Jedna dziewczyna mi bardzo wpadła w pamięć. Dlatego, że po jej twarzy dało się zauważyć jednoznacznie, że ona widzi, że coś jest nie w porządku. Że ani ta Islamia jej nie brzmi, ani ten nie istnieje bat, na pewno coś nie gra. I ja pomyślałem, że teraz w tym momencie odbywa się u niej proces decyzyjny. Ona na twarzy miała wymalowane to, że wie, że coś jest nie w porządku i się waha, co zrobić. Ale ostatecznie zwyciężyła opcja, nie wiem, ale się wypowiem, naturalnie widziała te protesty w internecie, naturalnie ona je potępia i nie istnieje bat, to jest rzeczywiście bardzo pokrzywdzone przez los miasto, dlatego powinniśmy naturalnie przyjmować tych uchodźców, którzy stamtąd napływają przez morskie oko na teren Polski. Co jest też tutaj istotne, to to, że w ogóle sama w sobie nazwa, o którą pytaliście, nie istnieje bat, jakim cudem się ludzie nie zorientowali, to kiedy my byliśmy przed przeprowadzeniem tej sondy, to ja wszelkie treści konsultowałem z moim bratem, z moją żoną, z moimi znajomymi i wszyscy jak jeden mąż mi wtedy powiedzieli, że to jest głupota, to nie będzie takiej jednej osoby, która się nie zorientuje. Ja trochę się tym przejąłem, więc przygotowałem taką alternatywną wersję. Na wszelki wypadek chciałem ludzi pytać o nie ma bat. Też nie ma takiej stolicy, tak samo jak nie istnieje bat, ale jest trochę mniej hardkorowa w brzmieniu i wierzcie mi, że nie trzeba było tego użyć ani razu. Co do nie istnieje batu, nie było takiej osoby, która powiedziała, nie ma takiej stolicy, albo że tak mi się chociaż trochę wydaje, że nie istnieje takie miasto, jak nie istnieje bat, nada. Ludzie, no, ja temu Gnojkowi bym się dał nabrać, bo szanujmy się chociaż trochę, nie istnieje bat. To kretynym idiotom trzeba być jakim? Do potęgiętej. Przecież to nawet ci ludzie, mniejsi ludzie, ci dzieci są uczone
przeszkolu, weże żłobku, że islami stolicą nie istnieje VAT, islami, co każdy wie, gdzie leży, obok tego Iraku czy Iranu, nie wiem jak się nigdy mówi, ale tam, że leży? Stolicą islami to jest Kabul. Wyśmiewanie ludzi, którzy brali udział w tej sądzie, nie ma żadnego sensu, dlatego że my nigdy nie wiemy, jak sami byśmy zareagowali. Ja mam proste tutaj doświadczenia z familiady i wiem, że bardzo łatwo jest w strachu przed tym strasznym dźwiękiem popełnić jakąś gafę i głupstwo. Lama. Nie trudno się zapisać na kartach historii. Ja byłem blisko, może nie aż tak, ale brałem udział w familiadzie w dwóch specjalnych odcinkach. Podczas ostatniego, kiedy było pytanie o takie jednoznaczne atrybuty Wielkanocy, no to tak gdzieś choinka mi trochę przeszła przez głowę, nie przyznam szczerze. Na szczęście tego nie wyartykułowałem, ale to wcale nie jest takie proste, kiedy są kamery, jest stres i kiedy przechodzimy tutaj na grunt ultrakrepidarianizmu, to wtedy możemy śmiało powiedzieć, że taka tendencja, taka nieco stresująca sytuacja nie istnieje tylko wtedy. Dlatego, że oprócz występowania przed kamerą... Z Kotarskiego jest aktor taki, jak z Cygana, o przepraszam, z Roma, nie złodziej. Takim stresującym momentem może być na przykład spotkanie rodzinne. Kiedy chcemy, żebyśmy w oczach innych ludzi uchodzili za kogoś wartościowego. Spotkania ze znajomymi, rozmowa kwalifikacyjna. To są momenty, w których ten ultrakrepidarianizm, nie wiem, ale się chętnie wypowiem, po prostu wypływa na światło dzienne. I to, co my zrobiliśmy w praktyce, w zasadzie jest bardzo łatwo do powtórzenia. I też nie jest czymś bardzo odkrywczym, dlatego że my właściwie pokazaliśmy coś, co wcześniej zostało opisane w wielu badaniach naukowych i właściwie było tylko takim unaocznieniem czegoś, co całkiem dobrze zbadano. Co ciekawe, wypisałem sobie tutaj również, jedna z osób, która była odpytywana w trakcie tej sądy, wpisała komentarz pod odcinkiem. Pozwolę sobie przytoczyć. Szczerze mówiąc, byłem jednym z ankietowanych i myślałem, że coś mi tu nie gra. Po prostu przyjąłem to, co mówił Radek za prawdę, a że słyszałem co nieco o jakichś bombardowaniach itp. w ostatnim czasie, to dałem się złapać w pułapkę. Merytoryczny komentarz napisany bez błędów. Widać, że to jest sympatyczny człowiek, inteligentny i rzeczywiście w większości to były takie osoby, ale no to jest ten moment, kiedy to, nie wiem, ale się wypowiem, zwycięża i my do końca sami nie wiemy, czemu tak jest. Bardzo często tej tendencji po prostu nawet nie kontrolujemy. Co teraz dalej grane będzie? Kolejne pytanie. A ja mam odpowiedzieć? Nie. Dlaczego tak niekulturalnie? Basteku SS zapytał, jak to możliwe, że zachowałem taką powagę podczas tych wywiadów. I rzeczywiście to nie jest jakoś szczególnie trudne, dlatego że w innym przypadku to by po prostu nie zadziałało. Ja nie obawiałem się w żaden sposób, nie miałem jakiegoś wielkiego strachu, natomiast byłem raczej pewny, że ktoś w pewnym momencie powie: hej, co ty próbujesz robić? Chcesz ze mnie zrobić idiotę? Czemu to wszystko ma służyć? Przecież nie ma czegoś takiego, jak nie istnieje VAT. Nie było żadnej takiej reakcji, więc w ogóle bez najmniejszego problemu. I wiele waszych pytań dotyczyło filmu Kasi Gandor, która dosłownie kilkanaście godzin wcześniej umieściła film na swoim kanale, no, o dokładnie tym samym temacie. I czy to jest przypadek, czy się jakoś z Kasią umówiłem na to? I to był kompletny przypadek, co jest dość ciekawe, bo z tryliarda tematów popularno-naukowych, które możemy wziąć na ruszt, w tym samym czasie zdecydowaliśmy się na wybranie tego samego. Ja nawet Kasi pytałem o jej inspiracje, bo pomyślałem, że być może są one podobne. Ja akurat pomyślałem, że zrobię odcinek o ultrakrepidarianizmie po tym, gdy czytałem, zdaje się, Wotum Nieufności Remigiusza Mroza. Na pewno tego autora, którego z całym szacunkiem i z wielkim takim, no, podziwem rzeczywiście czytam i jeśli nie mieliście okazji czytać jego political fiction, to bardzo polecam. Tam dosłownie było parę zdania a propos ultrakrepidarianizmu, ale pomyślałem, że da się to całkiem dobrze rozwinąć. Natomiast kanał Kasi i jej odcinek też bardzo polecam, bo to są ciekawe treści. Fajnie, że mogliśmy na ten sam temat mówić z nieco innych punktów widzenia. I ostatnie pytanie, które zadał Artur, to jest pytanie, komentarz killer. Czy nie mogliście zamiast zamazywać twarzy odpytywanych, wysmarować ich sokiem z cytryny? To jest genialny komentarz, to jest Polska, o którą walczyłem. I Arturze, chylę czoła przed
przed dokonaniem takiej klamry w Polimatach Plus, ale zanim skończę, jeszcze powiem Wam o ciekawej rzeczy. Trochę dzisiaj rekomendowałem i książek, i kanałów, ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, której nie możecie przegapić, aż chwycę tak mało elegancko, ale jednak. Książka Asi Glogazy, dosłownie kilkanaście godzin, jak to pewnie oglądacie, zostało do tego, żeby zamówić w Tomi Graj w okresie premierowym, czyli z darmową przesyłką kurierską i z podpisem Asi. To jest też książka killer, realnie. Ja ją miałem okazję przetrenować na paru spotkaniach towarzyskich i na przykład na spotkaniu rodzinnym. I mili Państwo, to jakich rzeczy za sprawą gier słownych można się dowiedzieć o Waszych rodzicach, a jakich rzeczy Wasi rodzice mogą się dowiedzieć o Was, no to już jest nasze. Nie zdradzę tych szczegółów. Chciałbym, żebyście wypróbowali parę z tych spraw na sobie, bo rzeczywiście można swoich znajomych czy rodzinę poznać zupełnie na nowo. Przy tym trochę rzeczywiście mam wrażenie rozwinąć się pod tym względem, żeby poprawić umiejętności improwizacji, takiej ciętej riposty, a przy tym się nie nudzicie właśnie w trakcie spotkań, kiedy na przykład przychodzi do Was Arlena Witt. To jest super w ogóle osoba, ale jak bywa nudno, to zawsze macie takie koło ratunkowe w postaci gier towarzyskich, które Asia Glogaza świetnie zebrała. Daje 5 gwiazdek w skali Arleny właśnie, dlatego zapraszam do wejścia na joanna.altenberg.pl, gdzie szybko i bezpiecznie możecie swój egzemplarz zamówić, do czego szczerze zachęcam, a ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem. Co widzowie mają zostawić? Łapkę w górę. W górę łapkę? To jakiś ciepły jesteś? Tyle widzieliście. Kiedyś to było. Jak matka wycierusy dawała takie lniane nonoszenia i się co? No dziurawiły się. Tośmy je mchem, tyśmy je azbestem łatali. A nie, że teraz z tej Ameryki płyną i dawajcie do tej Polski, te dżinsy. Nic innego już. A jak głodny byłeś, szłeś do matki, matka ziemniaki w tararki kroiła i nożem smarowała i się wiatrem zagryzało, a teraz na każdym rogu te chipsy wszędzie. Co dalej będzie z tym postępem, jak tak dalej będzie? Tu, wspomnijcie słowa me. Niedługo, słonicie. Tu, wszystkim, szczepio. Te cipy.